Lata 60. przyniosły Polsce Ludowej pewną stabilizację życia społeczeństwa socjalistycznego, która powoli zaczęła kierować PRL w stronę nowoczesności. Polska nadal jest zacofanym rolniczym krajem, surowymi politykami u władzy, gdzie zwykłym ludziom żyje się skromnie, mimo wszystko jednak spokojnie. Końcówka lat 60. przynosi jednak ciąg kryzysów. W roku 68 wybuchają strajki studenckie i rozpoczyna się antysemicka nagonka. Protestujących rozgania ORMO i rozpoczyna się masowa inwigilacja opozycji. Epokę twardej władzy Władysława Gomułki kończy jednak tragiczne wydarzenie grudnia 1970, kiedy to w czasie stoczniowych strajków ginie 41 osób, ponad 1000 jest rannych, a 3000 trafia do więzień. Porażka władzy wymusza zmianę przywództwa, początek ery Gierka oraz schyłek kremlowskich tajnych komórek służb bezpieczeństwa, jaką był m.in. Wydział 10. W roku 1971 wielka industrializacja Polski dopiero się rozpoczyna. Na terenie całego kraju zostały uruchomione gigantyczne inwestycje, ale większość z nich jest nadal na etapie planowania lub wczesnych prac. Pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego, Edward Gierek, postawił przede wszystkim na budowę sieci dróg szybkiego ruchu, inwestycje w przemysł ciężki i politykę mieszkaniową. Co w czasie wolnym od pracy? Do kin właśnie wchodzi Nie lubię poniedziałku, a w zeszłym roku wiele kontrowersji wzbudziła premiera filmu Rejs Marka Piwowskiego. Telewizja Polska testowo nadała kolorowy sygnał telewizyjny i zaczyna myśleć o dużych produkcjach serialowych. Codzienność roku 1971 wygląda jednak równie szaro i niejako jak w latach 60. To prawda, miastowa młodzież jest bardziej kolorowa, bo może słuchać zachodniej, skrupulatnie wyselekcjonowanej przez cenzurę muzyki lub nosić dżinsy ze sklepów dewizowych. Jednak wsie nadal tkwią w zastoju i żyją odwiecznym rytmem siewów i zbiorów. Tegoroczne lato nie rozpieszcza. Lipiec jest zimny i deszczowy, a sierpień nie zapowiada się wcale lepiej. Wciąż dziurawe drogi PRL-u nie pozwalają na komfortową jazdę, a ministerialne samochody pamiętają poprzednią dekadę. Jedyną zaletą polskiej sieci dróg jest niewielki ruch, gdyż samochody osobowe to dla mieszkańców naszego kraju nadal dobro luksusowe.